Jaki był prawdziwy powód skazania Jezusa na śmierć? Czy zginął on dla zbawienia całej ludzkości? Co Biblia mówi na ten temat? I co możemy wywnioskować z jej zapisów w tej kwestii? Pismo Święte wskazuje kilka powodów, dlaczego Jezus zginął. Większość z nas twierdzi, iż Jezus zginął dla zbawienia ludzkości i odkupienia naszych win i grzechów. Pismo Święte potwierdza ten scenariusz. Jezus umarł dla odpuszczenia naszych grzechów. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Pierwszy człowiek, Adam, został stworzony jako istota doskonała bez grzechu. Jednak sprzeciwił się Bogu, zaś konsekwencje tego odczuli wszyscy jego potomkowie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Jezus również był osobą doskonałą, niegrzeszącą, dlatego mógł być ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Podobnie jak nieposłuszeństwo Adama skaziło grzechem rodzinę ludzką, tak śmierć Jezusa usunęła skazę grzechu ze wszystkich, którzy w Niego wierzą. Jezus umarł, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Adam został stworzony, by żyć wiecznie, jednak jego grzech sprowadził na niego karę śmierci. Natomiast śmierć Jezusa nie tylko usunęła skazę grzechu, ale także zniosła wyrok śmierci dla wszystkich, którzy wierzą w Boga. Co prawda współcześnie długość życia człowieka jest ograniczona, jednak Bóg obiecał, iż ludzi prawych obdarzy wiecznym życiem. Powyższe przyczyny śmierci Jezusa odnoszą się do zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa oraz chęci odkupienia win wszystkich ludzi. Przyjrzyjmy się teraz kwestią tego, dlaczego Jezus został skazany na śmierć. Dlaczego Żydom tak bardzo zależało na Jego śmierci? Na tydzień przed świętem Paschy Jezus wyruszył do Jerozolimy. Po uroczystym wjeździe do Jerozolimy nie pozwolił pielgrzymom obwołać się królem. Podjął konfrontację w świątyni z głównymi frakcjami religijnymi Izraela, faryzeuszami i saduceuszami. Konfrontację tę można obserwować w ostatnich rozdziałach Ewangelii. Przywódcy faryzeuszy postanowili pojmać go i zabić. Było kilka powodów, dlaczego faryzeusze zdecydowali się na zabicie Jezusa. Przede wszystkim obawiali się, iż jego działalność rozbudza u Żydów nadzieje mesjańskie, co mogło prowadzić do wybuchu powstania przeciw Rzymowi i ściągnąć krwawą zemstę rzymskich legionów. Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Jezus rościł sobie prawo do tytułu Mesjasza i Syna Bożego, co w oczach starszyzny żydowskiej było bluźnierstwem. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem nim ja, który z tobą mówię. Ja i ojciec jedno jesteśmy. I znowu Żydzi porwali kamienie, aby go ukamienować. Krytykował faryzeuszy. Na to rzekł Pan do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej istoty kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Jawnie zarzucał przywódcom Izraela brak pobożności i religijność na pokaz. Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: na katedrze Mesjasza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Mówiąc prostym językiem dla faryzeuszy, Jezus zbytnio się panoszył, ich zdaniem bluźnił i ośmieszał przywódców izraelskich. Zdaniem Józefa Flawiusza, faryzeusze zaczęli się martwić o swoje uprzywilejowane pozycje ze względu na rosnącą popularność Jezusa wśród ludu. Zaczęli więc spiskować, aby doprowadzić do jego śmierci, by jego poparcie nie rosło. Ich plan obejmował kilka prób oskarżania i uciszenia Jezusa. Najpierw wymagali od opinii publicznej ujawnienia miejsca pobytu Jezusa, aby mógł zostać potajemnie aresztowany. Później wysłali szpiegów, którzy mieli go nakłonić do publicznego przyznania się i sprzeciwia się rzymskim podatkom oraz samemu Cezarowi. Chcieli również potajemnie pochwycić Jezusa i go zabić. W
końcu wykorzystali Judasza Iskariotę, by ten zdradził Jezusa, zaaranżowali nielegalne aresztowanie Jezusa pod osłoną nocy i fałszywie oskarżali go przed Piłatem o zachęcanie do sprzeciwu wobec Cezara. Piłat jednak nie wierzył w oskarżenia wobec Jezusa i kilkukrotnie próbował wręcz uratować Jezusa, lecz bezskutecznie. Piłat bał się, iż jeśli nie skaże Jezusa na śmierć, to wówczas w mieście mogą wybuchnąć zamieszki. Bał się również, iż sam może zostać oskarżony o zdradę. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Ostatecznie naleganie arcykapłanów i tłumu zwyciężyło i Piłat wydał Jezusa na ukrzyżowanie. Jaka więc była zbrodnia Jezusa? Według relacji ewangelicznych opartych na zeznaniach naocznych świadków nie było takowej. Te zapisy są dokładne w wielu fizycznych szczegółach. Dlaczego więc nie można im ufać, jeśli chodzi o prawdziwe powody ukrzyżowania Jezusa, a więc zazdrość i interes własny ówczesnych przywódców religijnych? Warto również w tym miejscu zastanowić się nad inną kwestią. Jezus z pewnością stanowił jakąś formę zagrożenia dla arcykapłanów. Co prawda nie da się tego odczytać bezpośrednio z Ewangelii, ale kilka rzeczy na to wskazuje. Na długo przed wejściem do Jerozolimy Jezus ścierał się na różne sposoby z faryzeuszami, saduceuszami, uczonymi w piśmie i urzędnikami świątyni. Faryzeusze uznali, iż jest to nie do zniesienia i musi zostać zniszczony. To, dlaczego był dla nich nie do zniesienia, można odczytać na różne sposoby. Być może było to związane z krytyką faryzeuszy, kwestionowaniem ich sposobu konstruowania wierności Bogu i Torze. Jezus podkreślał miłosierdzie i sprawiedliwość, zwłaszcza dla najsłabszych, a jego przeciwnicy postrzegali go jako nauczającego nieposłuszeństwa. Jednak niektóre teksty podkreślają niepokój przywódców z powodu wpływu Jezusa na tłumy z towarzyszącą obawą, że jego ruch sprowadzi gniew Rzymu. Wszystko to komplikują uzasadnione obawy naukowców, że autorzy Ewangelii mieli plan podkreślania żydowskiej odpowiedzialności przywódczej, a nie rzymskiej odpowiedzialności za śmierć Jezusa i że to zabarwia relacje przedstawione w Ewangeliach. Z pewnością przez wiele stuleci przerażający chrześcijański antysemityzm żywił się obwinianiem Żydów o śmierć Jezusa, co wyjaśnia współczesną interpretację tych tekstów. Ewangelie sugerują również, że przez kilka dni w ostatnim tygodniu swojego życia Jezus zasadniczo przejął kontrolę nad świątynią, centrum żydowskiego życia i kultu. Przekazywał prowokacyjne nauki, których słuchały ogromne tłumy. Nie można było go aresztować z obawy przed zamieszkami lub buntem, ale z jakiegoś bardzo tajemniczego powodu bliski uczeń Jezusa, Judasz, podał swoim wrogom miejsce, w którym można było znaleźć Jezusa w nocy, z dala od ochrony tłumów. Tam Jezus został aresztowany. Następnego popołudnia był już martwy. Dlaczego Judasz zdradził Jezusa? Czy to dlatego, że rozczarował się Jezusem? Czy miał nadzieję wzniecić mesjanistyczny bunt polityczny poprzez wywołanie konfrontacji między Jezusem a władzami? Czy zrobił to dla pieniędzy? Tego nikt nie wie. Należy jednak pamiętać, że Jezus umarł po części dlatego, że zdradził go przyjaciel. To zawsze był aspekt głębokiego patosu tej historii. Jezus miał tylko 12 uczniów. Jeden z nich zdradził go na śmierć. Jezus został więc skazany na ukrzyżowanie, które było groteskową i przerażającą karą, której głównym celem było stłumienie wszelkich myśli o buncie podległych narodów przeciwko cesarstwu rzymskiemu. Rzym utrzymywał monopol na karę śmierci tam, gdzie rządził, a przedstawiciel Rzymu był jedynym, który mógł ukrzyżować Jezusa. Myślenie o Jezusie jako o kimś, kto może być postrzegany jako zagrożenie dla Rzymu, zmienia w sposób, w jakim czytamy o nim historię i słuchamy jego nauk. Dlaczego Jezus w pojedynkę był tak niebezpieczny dla Rzymu? Jeśli Jezus był tak cichy, łagodny, miłosierny, nieszkodliwy, to dlaczego został skazany na tak przerażającą śmierć? Przecież równie dobrze mógł zostać uwięziony. Wydaje się więc, iż nie znamy tego ostatecznego, tajemniczego motywu, który doprowadził do wydania rozkazu o śmierci, a nie o uwięzieniu Jezusa.